Jeżeli zaczynasz myśleć o całym swoim życiu, szczególnie o rzeczach, które są dla ciebie problemem czy wyzwaniem, jak o rzeczy, którą możesz zmonetyzować, to nie tylko zmieniasz się w jakąś groteskową wersję, wiesz, zwierzęcia w zoo, które trzeba zapłacić za bilecik, żeby cię obejrzeć, ale też pytanie, ile poświęcasz jakby szans na to, żeby się pochylić nad tym, co się w tobie dzieje i się tym zaopiekować. No dobra, fellow alergicy, opowiadajcie, jak sobie radzicie w tej chwili, bo ja przez ostatnie kilka tygodni. No nie jest fajnie, no? Je znak w komentarzach, a tymczasem zaczynamy. I zaczynamy jak zawsze od tablicy z patronami. Widziałem, że dziewczyna robiła jakieś dziwne challenge, gdzie ona po prostu je kosmiczne, niezdrowe żarcie, nie? Chciałem chwilę o niej pogadać, bo tu co pewien czas gadamy o otyłości i to jest taka rzecz, która mi się strasznie nasunęła a propos tego. Deal jest taki, że dziewczyna robi filmiki, w których. Pierda, pierda bardzo dużo. I jak maczki zagryzane KFC chipsami, tego typu bzdety, po prostu rzeczy na które się troszeczkę przykro patrzy, jak się patrzy. I chciałem poruszyć właśnie temat czegoś takiego, konkretnie przez pryzmat TikToka, bo jest to coś, co mnie zajebiście przeraża. Macie osobę, która je bardzo dużo na kamerze. Dlaczego je bardzo dużo na kamerze? A no dlatego, że ludzie chcą to oglądać. że Ludzie chcą oglądać, jak ktoś już duży po prostu je w jakieś kosmicznie niez Zdrowy sposób przez mukbang, czy jakoś tak, nazywało Nikokado. Awokado się zniszczył. Ale właśnie problem polega na tym, że to nie jest mukbang. Problem polega na tym, że to jest ewidentnie jakaś osoba, która, wiedząc, jak jest postrzegana jako właśnie otyła osoba, stara się pokazać, ile to ona może wpijać. I chciałem to pokazać. Jakby kumacie schemat i tego jest bardzo dużo, nie? Więc macie o. I chciałem o tym pogadać. Dlatego, że osoba, która cały czas wrzuca taki content i która kręci swoją, jakby, rozpoznawalność na takim kontencie, niezależnie od tego, czy tam, bo ona tam pisze, że o, testujemy żarcie do food trucka i w ogóle i ach i och", I niezależnie od tego, że nie wiem, podpisuje się właśnie, że ona jest smutna i że robią jakieś takie rzeczy, które mają wyglądać, jakby to było okej. Okay. Że ci ludzie robią krzywdę sobie w taki sposób, który wydaje mi się niekoniecznie oczywisty, a jednak warty poruszenia. To znaczy, nie wyobrażają. Zarazem sobie sytuacji, żebym publikował content, którego myślę, że wcale nie mała część odbiorców chce zobaczyć, jak sobie zrobi krzywdę. Bo ja nie mam nic przeciwko ciało pozytywności. Nie mam nic przeciwko jakby mówieniu, że okej, okay, jak się dobrze ze swoim ciałem czujesz, to się dobrze czujesz, to jest okej. Okay, ja na przykład jako osoba otyła, się ostatnio, ponieważ przez stres, przez alergie, które też zniechęcają mnie do robienia wielu rzeczy i przez wyjazdy przybrałem 2 kilo i wiem, że będę się ich pozbywał dużo dłużej niż je przybrałem. Moja relacja z moją otyłością jest skomplikowana i chciałbym schudnąć szybciej niż chudnę. Boję się leków, boję się operacji i to mnie hamuje. I mam serdecznie dość ludzi, którzy przybiegają z dobrą radą iść pobiegaj, bo... Ale mam jakiś konstrukt dookoła tego, że dobrze jest akceptować ludzi tam gdzie są, a nie tam, gdzie my sobie wyobrażamy, że powinni być. I dlatego, jeżeli widzę, że ktoś schudł, bo chciał schudnąć. To pogratuluję osobie, że wygląda super i w ogóle. Natomiast jeżeli nie jest to tematem mojej rozmowy z drugą osobą, to ja nie będę się staniał czy ta osoba dzisiaj schudła, czy dzisiaj przytyła, czy coś tam, czy coś tam, bo to są śliskie i drażliwe tematy. Natomiast w zupełnie innym miejscu jest dla mnie osoba, która przybiega i mówi: Zobaczcie, będę wam codziennie wrzucać wideoska, jak niezdrowo jem i będę robić właśnie też takie troszeczkę pornograficzną troszeczkę prezentację tego, jak niezdrowo jem i będę udawać, że wcale nie jest tak, że na mojej widowni są ludzie, którzy mają z tyłu głowy ciekawe, kiedy się epitety przekręci. A niestety, mając takie podejście do kontentu, zachęcasz tych ludzi do tego, żeby właśnie traktowali to jako, kurwa, kolejne igrzyska śmierci, tylko w takim solo edition. Jest to coś, co jest też w bo to, co oni pokazują, jest właśnie tym, nie? jest nakręcaniem tych wszystkich okropnych ludzi, którzy fantazują o tym, że wszystkie grubasy zaraz powymierają na udar, zawał. I sadzanie mi ich na widowni, mówię, to patrzcie, chcemy przetestować, ile jeszcze zjem, zanim spełnię wasze marzenie. I to jest dla mnie granica. To jest dla mnie ten punkt, w którym nie uważam, że chodzi o ciało pozytywność, nie uważam, że chodzi o kurwa, akceptację ludzi takimi, jacy są uważam, że ludzi, którzy robią coś takiego, trzeba krytykować. I ona się naz mam nazwę na TikToku Smutna Grubaska, tak? I szur. Korelacja objawów depresyjnych z problemami z żywnością, nie? Jak się do tego nałoży jeszcze ADHD na przykład, jak u mnie, to się okazuje, że z jednej strony masz parcie na to, żeby się pocieszać jedzeniem, a z drugiej strony okazuje się, że dopiero czwarte ciasteczko, które wpisz, zaczyna w ogóle rejestrować jako poprawiający ci humor, nie? I to jest i nie chcę, żeby cokolwiek z tego, co mówię, zostało odebrane na takiej zasadzie, że jestem policjantem grubości i tego, jak wolno być grubym, czy otyłym, czy cokolwiek. Ale martwi mnie, jak widzę, że ktoś robi z tego, kurwa, kolejny sport i poluje na wyświetlenia, pokazując, zobaczcie, jak mogę niezdrowo robić. Nie wiem, jakie wy macie odczucia w tym, ale dla mnie taki content jest czymś, co generuje grubą frustrację. Po prostu patrząc na to wszystko, mam wrażenie, że właśnie oglądamy dokładnie przykład tego, że brak rozsądku w związku z tym, jak kształtowane są media społecznościowe, prowadzi ludzi do próbowania wszystkiego, nie? Prowadzi ludzi do próbowania najbardziej niezdrowych rzeczy, bo a może to będzie moja nisza, w której znajdę widów wyświetlenia i popularność. Jak ty na cholesterol zdechniesz do tego czasu? Takie komentarze to u mnie norma. Że zdechnę, że jestem ulaną. Że coś tam, że coś tam. Moi drodzy, najlepsze jest w tym wszystkim to, że jeśli ja odpiszę ten komentarz tak samo, to mnie TikTok zblokuje. Bo ja naruszam zasady społeczeństwa. A czy ten komentarz nie narusza zasad społeczeństwa? To jest śmieszne. Że TikTok jest po stronie tych, co piszą, a nie. Stwórców. Także taka sytuacja. Ja tą panu mogę teraz odpowiedzieć. <słuchaj>, Słuchaj, ja se tutaj zbieram zamówienia na moje kebaby. Twój komentarz spłynął po mnie jak po kaczce. Dalej życie płynie. A ty, biedny hejterku, byś siedział teraz i tam patrzał, ile dostaniesz odpowiedzi na ten komentarz, ile nie. Czy dostaniesz lajki? I sobota mija, nie? Życzę Ci wszystkiego najlepszego, mój drogi. Abyś nigdy nie musiał takich komentarzy już pisać. Trzymaj się. Tak, ludzi spekulujących na temat zdechnięcia. Spoko. To są chuj jak nieszczęście ludzie. Nie? Jak barszcz. Ale to jest ten jeden rodzaj kontentu, związany właśnie z otyłością, który sprawia, że nie czuje się dobrze. Nie, nie czuje się dobrze z ludźmi, którzy, klejąc końc końców, będą próbowali się wcisnąć w jakieś hasła typu ciało, pozytywność i tak dalej. Jeżeli świadomie to robi, to trochę hiena, ale to może też jest coś podchodzące pod masochizm i pani czerpie satysfakcję z tego hejtu, uważając, że ktoś się martwi, żeby na siebie uważała, więc trochę ten ostatni filmik trochę mnie zmieszał. Mnie nie zmieszał, bo jakby to jest dalej dla mnie cały czas ten sam obrazek. nie? Takie komentarze się pojawiają. Ale jednak content machine się kręci, nie? Jakiś czas temu widziałem filmik z dokumentów, w którym chłopak ważący około 200 kg, wierzący, chce jeść i grać w gry, tak spędzić życie. Na filmie rodzina dowozi mu jedzenie. No słuchaj, wiesz, Enabling jest straszny, nie? Ale tutaj mamy do czynienia z osobą, która jakby wydaje się być dorosła i samodzielna, nie? Mocno mi to przypomina leski z Twittera dzień w dzień patujące depresją, myślami samobójczymi i generalnym przegrywem życiowym. Wiesz, to jest osobny problem. Jeżeli masz jakąś osobę, która wiesz, ma 100 followersów i pisze, że. Na przykład ma myśli samobójcze albo ma depresję, to często jest. Tak, że ta osoba doświadcza w tej alienacji, która dotyka wielu z nas, nie? Która dotyka mnóstwo ludzi i po prostu próbuje sobie z nią poradzić. Próbuje znaleźć jakiś sposób na to, żeby poczuć się przez 5 minut lepiej. Była, co już, ze 2-3 lata temu afera o to, że Nitro jakiejś takiej osobie odpisał, która. Ja nie pamiętam, czy ona mówiła o tym, że ktoś bliski jej umarł. Jakaś taka akcja. Osoba, która pisze coś takiego, prawdopodobnie szuka uwagi, bo być może nie dostaje jej dość dużo, nie? I ja jestem w stanie to zrozumieć. Rozumieć, jestem w stanie z tym sympatyzować. Popełniwszy parę błędów, szczególnie na Twitterze, właśnie także w kwestii mówienia na przykład wprost, co myślę, mam tak, że wiem, że nie należy tak robić. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o takie osoby, to koniec końców one próbują poprawić jakoś swoje ch**we samopoczucie. Ale w momencie, w którym zaczynasz być content i szukać tych lajeczków i subskrybeczków pod to, to jest trochę inna historia. I to jest coś, z czym jest mi dość ciężko w jakikolwiek sposób sympatyzować. Bo niezależnie od twojego własnego stanu psychicznego, który może być bardzo dobry, ale może być też bardzo kiepski tak naprawdę, robisz coś, co wypełnia stereotyp, za który mnóstwo innych osób dostaje po dupie i często robisz dobrą minę do złej gry, Udając, że wcale cię te rzeczy nie tykają. Nie mam sympatii do takich rzeczy, bo nie wszystko jest kontentem. No. Nie wszystko zasługuje na to, żeby zostać zmonetyzowane. Jeżeli zaczynasz myśleć o całym swoim życiu, szczególnie o rzeczach, które są dla ciebie problemem czy wyzwaniem, jak o rzeczy, którą możesz zmonetyzować, to nie tylko zmieniasz się w jakąś groteskową wersję, wiesz, zwierzęcia w zoo, które trzeba zapłacić za bilecik, żeby cię obejrzeć, ale też pytanie, ile poświęcasz, jakby, szans na to, żeby się pochylić nad tym, co się w tobie dzieje i się tym zaopiekować. Jakby ktoś miał wątpliwości, wyraźnie zaznacza. Nic z tego, co powiedziałem, nie jest dla mnie uzasadnieniem tego, że można się wobec tej kobiety przez 5 sekund zachować chusto. To znaczy, wszyscy ludzie, którzy albo życzą jej śmierci, albo życzą jej krzywdy, albo mają jakiekolwiek tego typu wynurzenia, są ekstremalnie chusti i, no ja bym im ręki nie podał, nie? Więc nie chciałbym, żeby ktokolwiek zrozumiał właśnie tę część opacznie. Natomiast to konkretnie jest dla mnie taką manifestacją życia w kryzysie, że nie potrafię się nie martwić, nie? I nie potrafię czuć, że to jest rzecz, na którą dobrze przymknąć oko. To jest trochę tak jak dla kontekstu, który może dla części z was być przyswajalny, jak wyszedł ten Netflixowy Hasbin Hotel, tak? Tam jest jedna postać, która jest sub, która przez różne dziwne okoliczności życiowe wylądowała w bardzo niezdrowej dla siebie relacji, w której jest wykorzystywana i traktowana ekstremalnie przemocowo i się cały czas uśmiecha. I pojawiło się trochę krytyki odnośnie tej postaci, jej przedstawienia i tego właśnie co się z nią dzieje ze względu na to, że to co się z nią dzieje nie wygląda na żadnym etapie zdrowo. I widziałem odpowiedzi na to mówiące: "No, ale przecież to ma być właśnie takie pokazanie problemowych rzeczy i w ogóle i nie ma co tutaj specjalnie demonizować tej postaci, bo przecież to jest wszystko narracyjne przedstawienie i bla 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 bla, bla nie? W pewnym punkcie nawet jeżeli chcesz Opowiedzieć o jakimś niezdrowym procesie, że chcesz opowiedzieć i być może skrytykować albo obnażyć jakiś niezdrowy proces, to jesteś w stanie zrobić to w taki sposób, że stajesz się częścią tego szkodliwego elementu, częścią tego, co w samym procesie jest szkodliwe. I to jest dla mnie dokładnie to. nie? Akceptowanie siebie, akceptowanie siebie w takim ciele, w takim zdrowiu, w takim cokolwiek jak jesteś, good, ale pójście w kierunku, w którym ona poszła, nie jest dla mnie przejawem tego zdrowego balansu, a czegoś dokładnie odwrotnego. Nie nie jest tak, że jak doświadczam jakiegoś problemu, to jestem nieomylny mówiąc o nim. Czy sen? Nie wiem, jeżeli wy macie jakieś komentarze, uwagi, to chętnie się dowiem, co wymyślicie, ale potrzebowałem to też wyrzucić i omówić. Dwie nieskończoności o Karolin Dakrowa: pojedyncze nieskończoności Adam Lendas, Michał Gajek, Aleksander Bratkowski, Beowulf, Duc, No Killa, Flawius oraz IMBR. Dawczynie Pizzy, Adam Pawłowski, Ranafe, Dawid Korzeniowski, Konrad, Chrysku Marogwu, Samrion, Fingal, Szamisen, Puchcio, Strażnik Sanktuarium, WZK i Janek, 01A98 oraz Ala Marciniak. Osoby dające kawę z ciastkiem, Michał Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Krzysztof Marchewka, Zygmunt Brzęczek, Andrzej Dubielec, Ekstolarski, Kola Kartograf i Obwiam, Adam Arcymak, Wiktor Okowski, Kuba z Poznania, Borsuk Cukrowy, Adrianem Rożik, Smutny Michał, Michał Skoczyński, Alma de Gamer, Gruby Mephisto, Maria Banani, Erik Fos, Chris Polanta, Idan Kri, Bartomi, Prometo, Marcin Lalak, Fukoro, Behanord, Erbirg, Hypatia, Liczko i Szefo, Rada, Morsilius oraz Nat. Eee, dawcy... Kawy, Szymon Popławski, Erozlubina, Soroszko Gruszka, Krzysztof Grębowski, Proton pan Krator Wszech Kosmobytu, Iza Krzyżowska, Ernest Palimski, Kersiu, Makar Jasiński, Patryk 128, Mapkowicz, Daniel Koć, Justyna Lech, Smokidora, Olaf Barbarian, Hagnon Miku 39X, Jaszu Jodwaki, Corełek, Kropster Miejscowy, Adam oraz Tomuś. I wreszcie! Dawczynie. Herbaty, co za dziwna nazwa, Jacek Wiśniewski, Gucci Siennicki, Eczepeć, Antybrisler, Jakub Bziel, Homoverum, Lane from, the, from Wired, Hubert Mazur, Bartosz Zawadzki, Kubitum, Eamus, Marchew, Zwyczajna Tomasz Ruszewski, Arkadiusz Gumiński, Monika Piechocińska, Łukasz Pluskota, Łukasz Ciesiewski, Dawid Kozłowski, Aneku, Sony Link, Adrian Rubel Misiek, Daru Mirjachia, Łukasz, Klodin, Feyner, FXLS, Zylwonox, i Kocie Pilotaż, Piotr Kozioł, Bochenek, Aniela M, Mango, IC47, Relilos, Pi De Depolan, KTBM32, Lakardar, Bonboni 3 oraz Franek. Zobaczmy się znowu, mordy. Zobaczmy się znowu, bo jesteście super. Fajnie Was widzieć, fajnie z Wami rozmawiać, fajnie do Was rozmawiać. Lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie na Patronajcie i pozostańcie amazing. Ta część jest najważniejsza. Siemeczka.